Panie profesorze, jakie znaczenie dla postawienia trafnej diagnozy ma sekwencjonowanie egzomowe? Ja myślę, że znaczenie sekwencjonowania egzomowego w niektórych przypadkach jest krytyczne. Szczególnie wtedy, kiedy tą diagnozę jest postawić trudno, kiedy obraz kliniczny nie jest jednoznaczny, albo obraz kliniczny wskazuje na chorobę, w której jest bardzo wiele genów, których uszkodzenie no, może, może u pacjenta wystąpić. W tych wszystkich przypadkach, a ich jest naprawdę dużo, sekwencjonowanie egzomowe często pozwala w dramatycznie krótkim czasie, w porównaniu z tym, co, co było dotychczas możliwe, w dramatycznie krótkim czasie, dosłownie tygodni, postawić diagnozę, no, umożliwić leczenie, prognozowanie rozwoju choroby, poradnictwo genetyczne. Dla porównania powiem, że, że klasyczne metody w bardzo wielu przypadkach potrzebowały lat, aby, aby doprowadzić diagnostykę do tego etapu? To jest nie tylko diagnozowanie, ale także spersonalizowane leczenie w konsekwencji tej trafnej i szybko postawionej diagnozy? W części przypadków tak. Są bardzo ciekawe przypadki, gdzie sekwencjonowanie egzomowe pozwoliło w sposób bardzo szczegółowy postawić diagnozę, ustalić defekt molekularny i ustalić. Zaproponować inteligentne i dopasowane właśnie do tego defektu leczenie, skuteczne leczenie. Panie profesorze, jest jednak wiele rodzin, w których no przynajmniej dwie osoby chorują, chorują na, jak można przypuszczać, chorobę genetyczną, ale to są też rodziny, które właściwie odbijają się od drzwi różnych lekarzy i przez długi czas nie stawiana jest właściwa diagnoza. Czy można im jakoś pomóc i gdzie oni się mogą zgłosić? Tak, to jest właśnie to, o czym mówimy, rewolucja związana z dostępnością, z wprowadzaniem coraz szerszym sekwencjonowania egzomowego. Ja uważam, że wszystkie osoby pochodzące z rodzin, gdzie występuje podejrzenie choroby genetycznie uwarunkowanej, przewlekłej, ciężkiej, takiej, która zmusza pacjentów do szukania pomocy. Wszystkie takie osoby, jeżeli mają za sobą doświadczenia choćby już kilku miesięcy bez skutecznych prób diagnozy, powinny postarać się zbadać możliwość uzyskania badania metodą sekwencjonowania następnej generacji, sekwencjonowania egzomowego. Ja mogę powiedzieć, że zapraszam na pewnego rodzaju wstępną konsultację także do siebie. Ale kogo, panie profesorze? Jak powiedziałem, jeszcze raz może chciałbym, chciałbym w, w sprecyzować. Yy, rodziny, w których przynajmniej dwie osoby cierpią na niezidentyfikowaną chorobę, ciężką chorobę, na przykład chorobę związaną z objawami neurologicznymi, objawami ze strony mięśni, yy, jakimiś yy, objawami yy, ciężkiej nietolerancji pewnych pokarmów, ale podkreślam, to powinny być objawy przewlekłe. I, I ciężkie, na tyle ciężkie, żeby pacjent czuł, że no, ta diagnoza jest w sposób koniecznością. I co po drugie, no, to powinni być pacjenci, którzy doświadczyli problemów diagnostycznych, czyli no, nie chciałbym tutaj apelować do osób, które jeszcze w ogóle u lekarza nie były, tylko raczej do osób, które już były na kilkunastu czy kilku wizytach i no, spotkały się z pełną bezradnością. Wydaje mi się, że w dużej części tych przypadków wprowadzenie najnowocześniejszych metod może w radykalny sposób przyczynić się do postawienia diagnozy. Panie profesorze, a jakie badania są w tej chwili prowadzone w Państwa placówce? W naszej placówce prowadzimy kilka projektów związanych z sekwencjonowaniem egzomowym. Myślę, że w kontekście naszej rozmowy najciekawszy zdecydowanie jest projekt skupiający się na badaniach bliźniaków jednojajowych. Z których jedno jest chore, a, a drugie nie. To jest niezwykle ciekawy model badawczy, ponieważ bliźniaki jednojajowe generalnie są genetycznie takie same, identyczne. Natomiast te rzadkie przypadki, w których jeden bliźniak jest chory, a drugi zdrowy, są często spowodowane pojedynczymi mutacjami pojedynczymi mutacjami w skali całego genomu które odpowiadają za większe ryzyko choroby u jednego bliźniaka w porównaniu do drugiego. To są bardzo rzadkie przypadki, ale niesłychanie ciekawe z naukowego punktu widzenia, i ja bym chciał wykorzystać naszą rozmowę do zaapelowania do wszystkich osób, które znają tego typu rodziny. Powtarzam, rodzina, w której jeden bliźniak jest chory, a drugi zdrowy. I bliźniaki są na tyle podobne, że można domniemywać, że są genetycznie tożsame, że są tak, jak to mówimy, jednojajowe. Jestem bardzo zainteresowany kontaktem z takimi rodzinami. I oczywiście no, poza próbą postawienia diagnozy, chciałbym zaprosić do udziału w badaniach naukowych, które mogą doprowadzić do odkrycia nowych genów i nowych możliwości terapeutycznych.